Hej, to pierwszy odcinek bardzo strasznego podcastu. W ubiegłym tygodniu, w dosłownie kilku słowach prologu, zdążyłam napomknąć o mojej dosyć specyficznej relacji z zaświatami, i pomyślałam, że dobrym startem w tę przygodę będzie opowiedzenie Wam właśnie o niej, o tych wszystkich niespokojnych niewidzialnościach, które pojawiały się na różnych etapach mojego życia, czasem totalnie spędzając mi sen z powiek, a czasem stając się po prostu częścią mojej codzienności. Moja opowieść jest historią, którą przygotowałam sobie wcześniej, więc będzie miała formę czytanego słuchowiska. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie, i nie ukrywam, że dużą frajdę sprawiło mi ubranie moich wspomnień w nieco bardziej literacką formę. Dawno tego nie robiłam. Tekst podzieliłam na rozdziały, bo gdyby dobrze zastanowić się nad częstotliwością, natężeniem i charakterem zjawisk, o których za chwilę, to różniłyby się od siebie w zależności od mojego wieku. Być może odpowiedzialność za te różnice ponosi po prostu czas, jest to niewykluczone, w końcu, będąc dzieckiem, przejmujemy świat dokładnie takim, jaki jest. Niektórzy twierdzą nawet, że to właśnie dzieci wyposażone są w ten słynny, dodatkowy zmysł, który pozwala im widzieć to, co niewidzialne. Później za to wdziera się logiczne myślenie. Wiele zjawisk zaczynamy wypierać dziwne dźwięki, cienie przyglądające się nam skąd w sypialni, przeświadczenie o tym, że w danym momencie nie jesteśmy do końca sami zaczynamy składać nakarby, wyobraźni i zmęczenia. I być może tak jest, a może. Może świat nie składa się tylko ze zjawisk widzialnych i nazwanych. Rozdział pierwszy. Jest rok 1994, mam cztery lata. Mieszkam w szarym bloku z wielkiej płyty razem z moimi rodzicami i nowonarodzonym bratem. To szczęśliwy czas, wypełniony zabawą, śmiechem i hektolitrami miłości. Mieszkanie, które wynajmują rodzice, to typowe M2. Nic szczególnego. Dwa pokoje, ten większy, dumnie zwany salonem i mniejszy, przysposobiony do roli rodzinnej sypialni. Do tego niewielka łazienka i niewiele większa kuchnia. Minimalizm nie był domeną wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Oprócz naszych zabawek, ubrań i innych przedmiotów codziennego użytku, od czasu do czasu napotykałam na rzeczy, które do nas wcale nie należały. Futra i sukienki łypiące z szafy, wysoka biblioteczka obcych książek, naczynia, których nigdy nie używaliśmy. Byłam malutką dziewczynką, więc nie zwracałam większej uwagi na te szczegóły, a mama bardzo dbała o to, żeby nasz pierwszy dom, choć wynajmowany na krótki okres, był przytulnym, rodzinnym gniazdkiem, dlatego te wszystkie obce przedmioty posiadały swoje miejsca daleko od moich małych, lepkich rączek i ciekawskich oczu. Oprócz książek, drobnych porcelanowych figurek i innych obcych śladów bytowania, mieszkała z nami starsza pani. Nie widywałam jej często, nigdy nie słyszałam, żeby wchodziła czy wychodziła z naszego domu. Miała na oko 70 lat, siwe, grube włosy zaplecione były w warkocz i misternie ułożone w koka z głowy. Kompozycji dopełniały pokaźnej wielkości okulary w przeźroczystych, plastikowych oprawkach. Nie wiedziałam, kim była. Mama i tata zdawali się być kompletnie obojętni na jej obecność, w końcu nigdy nas sobie nie przedstawili. Lubiła siedzieć w fotelu przy biblioteczce i zawsze bacznie mi się przyglądała. Dwa lata później wyprowadziliśmy się z tego mieszkania, bo rodzice już od dłuższego czasu budowali dom, taki prawdziwy, nasz i tylko nasz. Dlatego, kiedy miałam sześć lat, przenieśliśmy się całą czwórką na przedmieścia, zostawiając ze sobą blok z wielkiej płyty, piękne chwile. I starszą panią. Wiele lat później wspominałam z mamą tamten czas, zapytałam ją, jak to się właściwie stało, że znaleźli tamto mieszkanie. Mama powiedziała, że informacje o możliwości wynajmu dostali nagle, a właścicielka mieszkająca w innej miejscowości chciała szybko zagospodarować tę przestrzeń. Przestrzeń po jej zmarłej niedawno matce. O czym najczęściej śnicie? Z moich snów mogłyby powstawać filmowe scenariusze, choć jestem pewna, że nie byłoby to kino najwyższej klasy. Zwykle są tak symboliczne jak niedorzeczne, a przez to, że raczej ich nie zapisuję w ferworze porannej rutyny, to ulatują z głowy jeszcze przed pierwszą kawą. Mam jednak jeden sen, który towarzyszył mi całe dzieciństwo. Nie pamiętam kiedy pojawił się po raz pierwszy, ani kiedy musiałam się z nim pożegnać na zawsze. Opowiem wam, to, co zapamiętałam, chociaż spodziewam się, że część elementów wyparowała na przestrzeni lat. Jak to wyglądało? Oczywiście tak mniej więcej. Otóż jestem w dziwnym miejscu z ścianami, które zachodzą na siebie w chaotyczny sposób, gdzie niegdzie uniemożliwiając dalszą wędrówkę, a w innym miejscu tworząc przejścia do dalszej części labiryntu. Otaczają mnie postaci, których twarzy nie pamiętam. Nie sądzę, żeby one również mnie dzisiaj pamiętały, bo nie wydawały się zbyt zainteresowane moją obecnością. Każda z nich szła w innym, tylko jej znanym kierunku. Towarzyszy mi poczucie zagubienia, ale nie czuję strachu. W pewnym momencie pojawia się on. Ono. Krępa, niska istota o przeszywającym spojrzeniu. Te oczy pamiętam bardzo dobrze. Duże jasne, świdrujące, jakby wiedziały wszystko nie tylko o mnie, ale o każdym zakamarku wszechświata. Twarz o dosyć męskich rysach, pozbawiona jakichkolwiek cech charakterystycznych i owłosienia, tak jakby miała być wyłącznie tłem dla zielonej pary ślepi. Postać każe mi iść za sobą. Przechodzimy przez kolejne warstwy labiryntu, czuję, że znam się z tą istotą od zawsze. I chociaż przywołanie jej wyglądu dziś wywołuje u mnie dreszcze, to pamiętam, że w tamtym czasie czułam spokój. Sen się urywa. Nie pamiętam, czy rozmawiamy, a jeśli tak, to o czym. Pamiętam tylko, że się znamy. Czasem, kiedy wystarczająco dobrze przyjrzę się własnej twarzy, widzę go, tak jakby pomimo upływu lat wcale mnie nie opuścił. Przyjrzyjcie mi się dobrze. Może też się do was uśmiechnie. Jest rok 99. Mam dziewięć lat i pierwszy raz spotykam... Śmierć. Wcześniej ten nieuchronny rozdział był dla mnie wyłącznie hasłem pojawiającym się w filmach i podczas wędrówek cmentarnymi alejami. W wieku 94 lat umiera moja prababcia. Stasia była prababcią archetypiczną, zgarbioną, kruchą staruszką z pomarszczoną twarzą, chustą zawiązaną pod brodą, jasnymi oczami, dłońmi pokrytymi skórą tak cienką jak pergamin. Te dłonie zapamiętam na zawsze, bo bardzo lubiłam dotykać tej na tamten czas fascynującej faktury. Nie pamiętam za dobrze naszego kontaktu. Pamiętam, że babcia całe dnie przesiadywała w oknie i liczyła samochody, rozgraniczając je na kolory. Pięć czerwonych, dwa czarne, trzy srebrne. Dzień w dzień prowadziła w zeszycie swoje małe statystyki, a ja z zaciekawieniem obserwowałam ją przy pracy. Czasem z szuflady wyciągała specjalnie dla mnie miętowe landrynki, które od razu przegryzałam na złość rodzicom zatroskanym o stan mojego uzębienia. Babcia umiera nagle. Nie rozumiem tego, nie rozumiem czym jest śmierć, nie rozumiem panującego smutku. Na dobrą sprawę mogę śmiało stwierdzić, że ten moment jest dla mnie fascynujący. Oto ktoś, kto był, nagle znika. Ale czy na pewno? W tamtym czasie swój triumf święcił komik Switch czarodziejki. Z wypiekami na twarzy śledziłam historię pięciu dziewczyn, które nagle odkrywają w sobie supermoce. Chcę być dokładnie taka jak one magiczna. Do każdej gazetki dołączany był drobny prezent, a w numerze przypadającym na miesiąc odejścia mojej prababci w woreczku przyklejonym do okładki tkwi metalowe wahadełko. Na początku nie wiem do czego służy, ale zakładam, że jeśli Will i jej przyjaciółki wręczają mi ten podarunek, to koniecznie muszę wypróbować go w praktyce. Czytam: Wahadełko odpowie na Twoje pytanie. Jeżeli będzie kręcić się w prawo, odpowiedź brzmi tak, jeżeli w lewo, nie. Bez chwili zastanowienia popędziłam do domu dziadków, zasiadłam wygodnie w ulubionym fotelu prababci i zaczęłam mój własny dziecięcy seans spirytystyczny. Pewnie teraz spodziewacie się pytań w stylu, babciu, czy jesteś tu ze mną, albo babciu, czy po drugiej stronie jest raj. <laughs> nic z tych rzeczy. Pytałam babcie o to, czy jutro będzie padał deszcz, czy mam ładną bluzkę, czy przewiduje, że kolejny nadciągający samochód będzie czerwony. Dokładnie tak, jakby nic się nie wydarzyło, jakby śmierć nie pokonała progu tego domu. Siedziałam w jej ulubionym fotelu, chociaż czułam, że tak naprawdę siedzę na jej kolanach. I po prostu rozmawiamy o życiu, nigdy o śmierci, bo jak miałam rozmawiać o czymś, czego nie rozumiałam? Lata mijały. Pokój prababci stał się częścią większej kuchni, w której po dziś dzień rządzi moja ukochana babunia. Łycz czarodziejki stały się miłym wspomnieniem, a wahadełko wylądowało na dnie szuflady. Jest rok 2006. Grypa jelitowa uderza we mnie z pełną mocą, więc wracam z internatu, żeby dogorywać spokojnie w domowych pieleszach. Rodzice są w pracy, a ja zawieszona między snem a jawą, z niemal 39-stopniową gorączką walczę z moim obolałym żołądkiem. W pewnym momencie słyszę kroki. Boję się, bo zbliżają się prosto w moją stronę. Są ciężkie i miarowe. Zaraz, zaraz, skończ ten rytm? W drzwiach staje prababcia, dokładnie tak jak ją zapamiętałam, pomarszczona z kwiecistą chustą na głowie zawiązaną pod brodą. Strach ustępuje miejsca zdziwieniu. Stasia nieco mozolnie dociera do mojego łóżka, siada na jego krawędzi i patrzy w moją stronę. Babciu? Ale przecież ty nie żyjesz. Wiem, być może nie jest to najlepszy tekst na powitanie, ale na tamten moment tylko to przychodziło mi do głowy. Przyszłam sprawdzić, jak się czujesz. Odpowiada Stasia, po czym nie znika, nie rozpływa się w powietrzu, tylko z powrotem kuśtyka do wyjścia. Wychodzi z pokoju, zostawiając mnie osłupiałą ze zdziwienia. Nie pamiętam, czy i kiedy obudziłam się z tego snu na jawie i, i, i czy to w ogóle był sen. Zapamiętajcie tę historię, bo przyda nam się jeszcze za chwilę. Całe moje dzieciństwo wypełniały drobne, dziwne zjawiska, które spotykały mnie niezwykle, choć nie zawsze, w środku nocy. Kroki, dźwięk odpalanej kuchenki gazowej, głosy, rozmowy jakby prowadzone w nieznanym mi języku tuż za moimi drzwiami, trzaski i stukoty. Mama upierała się, że nasz drewniany dom po prostu napręża się i rozpręża pod wpływem wilgoci i zmiany temperatur, co miało skutecznie usprawiedliwiać te wszystkie dziwne dźwięki. Drewno pracuje. To hasło słyszałam za każdym razem, kiedy zgłaszałam kolejne spotkanie z zaświatami. Jednak Coś musiało niepokoić moją mamę, która pewnego dnia opowiedziała o moich obserwacjach pewnej osobie z naszej rodziny, która przejawia zdolności mediumistyczne. Nie wiedziałam o tym, ale w pewnym momencie poczułam, że w domu oddycha się jakby lżej. Tak jakbym nagle straciła widownię i nareszcie mogła cieszyć się upragnioną samotnością. Dopiero po pewnym czasie mama zdradziła mi, że nasze rodzinne medium odprowadziło duszę prababci którą ja przeprowadziłam tu niemal za rękę za sprawą moich niewinnych, dziecięcych seansów. Rozdział drugi. Z domu rodzinnego, któremu w tym słuchowisku poświęciłam dużo uwagi, wyprowadziłam się dosyć wcześnie. Nie, nie przez ducha, a przez marzenia, a raczej jedno marzenie, które pchnęło mnie do liceum plastycznego oddalonego od mojej rodzinnej miejscowości o 50 kilometrów. Mieszkałam w bursie, dzieląc pokój z trzema innymi dziewczynami. Ten czas niemal zupełnie pozbawiony był nadprzyrodzonych zdarzeń. Zbyt mocno zajęta byłam nauką malarstwa i rzeźby, trądzikiem, który gęsto ścielił się na mojej twarzy, i wielkimi miłościami, które z czasem traciły na ważności. Był to czas nieprzespanych nocy, ciągnących się w nieskończoność lekcji, i życia w wielkiej bursianej rodzinie. To właśnie to miejsce. Bursa szkół artystycznych była jedynym punktem, który w pewnym sensie miał zadatki na miano nawiedzonej lokalizacji. Nie wiem z czego wynikał mój niepokój związany z tamtym miejscem. Być może wyjątkowy klimat zapewniały długie, ciemne korytarze wypełnione drzwiami? Może fakt, że ciasne pokoiki zamieszkiwało się z osobami, które dopiero trzeba było poznać, których historia czasami do końca pozostawała tajemnicą? A może właśnie przez nagromadzenie ludzkiej energii, która wypełniała te mury od kilkudziesięciu lat, a może, może przez kilka nieszczęść, które się wydarzyły lub nie, ale o których opowiadało się nowym lokatorkom konfidencjonalnym szeptem z wypiekami na twarzy, nie wiem, ale nigdy nie zapomnę klimatu tamtego miejsca. Pobawmy się na chwilę naszą wyobraźnią. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy. Jest godzina trzecia w nocy. Twoje współlokatorki już śpią, a ty najciszej jak potrafisz wymykasz się po skończonej nauce i kierujesz w stronę łazienki. Dzielicie od niej kilka dobrych metrów. Na korytarzu panuje grobowa cisza. Cholera, światło znowu nie chce się zapalić. Szybkim krokiem pokonujesz ten dystans. W pewnym momencie słyszysz, że ktoś jest tuż za tobą. Odwracasz się. Nie, to tylko pogłos twoich kroków odbijany od pustych ścian. Ruszasz dalej i wchodzisz do dużej, białej łazienki. Zostajesz oślepiona światłem jarzeniówek, których znajome bzyczenie rozdziera ciszę. Naprawdę, w głowę zachodzisz, co ci odbiło, żeby wieczorną toaletę przeciągać do tej godziny. Z drugiej strony wiesz, że rano nie będziesz miała czasu na stanie w kolejkach i wchodzisz pod prysznic. Znowu słyszysz dziwny szmer, jakby pochrząkiwanie. Wyłączasz wodę, jednak jedyne, co rozbrzmiewa w Twoich uszach, to dźwięk jarzeniówek. Dźwięk jarzeniówek i historia, którą noc wcześniej opowiedziały Ci starsze koleżanki. Wiesz, kilka lat temu mieszkał tu taki chłopak. Tutaj? Nie no, piętro niżej. I strasznie zakochał się w jednej lasce z naszego piętra, a ona dała mu kosza i koleś zupełnie się załamał. No i co było dalej? Pewnej nocy przyszedł na nasze piętro, wziął sznur i powiesił się w naszej łazience pod prysznicem. Żartujesz? No nie, nie żartuję. Nasza sorka wtedy miała dyżur i go znalazła, ale nigdy przenigdy jej o to nie pytaj. Obiecujesz? O obiecuję. Twoje wspomnienie tej rozmowy urywa się wraz ze strumieniem gorącej wody. Czujesz, jak trzęsą ci się nogi. Czy to był ten prysznic, czy ten obok, a może ten naprzeciwko? Wycierasz się najszybciej, jak potrafisz, zakładasz piżamę i z powrotem ruszasz w mrok prosto do swojego pokoju i słyszysz, dasz sobie rękę uciąć, słyszysz, jak on idzie tuż za tobą. Rozdział trzeci. Ten czas mogłabym nazwać renesansem mojej przygody z zaświatami, tak jakby przyczajone czekały na odpowiedni moment, żeby z powrotem złapać mnie za rękę. Początki życia w Krakowie wiązały się ze zmianami mieszkań niemal co roku, a prawie każde z nich kryło w sobie mroczną tajemnicę. Pierwsza lokacja była przypadkiem tak samo najciekawszym, jak i najspokojniejszym. Bo kto by pomyślał, że we wnętrzu starej, przedwojennej kamienicy, umieszczonej za pozostałością murów krakowskiego getta, będzie tak cicho i spokojnie. Wysokie pokoje, które widziały nieszczęście, śmierć i strach, milczały jak zaklęte. Oczywiście wyobraźnia niekiedy działała na najwyższych obrotach, ale jednocześnie miałam pewność, że tym razem to wyłącznie moja głowa i fakt, że na weekend musiałam akurat zostać sama jak palec. Po roku spędzonym w wilgoci i przeszywającym chłodzie, który przyjemny był tylko podczas największych upałów, przeprowadziłam się do pięknego nowego mieszkania. Wraz z moją przyjaciółką nie posiadałyśmy się z radości, nareszcie warunki, o jakich marzyłyśmy, wszystko nowe i piękne. Jest pierwszy wieczór po wprowadzce. W mieszkaniu, które przez kolejny rok będziemy dzielić z dwiema innymi dziewczynami, nie ma jeszcze nikogo. Tylko my. Jest ciepła końcówka września. Stoimy na balkonie podekscytowane i nienażarte z łudną dorosłością. Odpalamy papierosa od papierosa i pijemy budżetowe czerwone półsłodkie. Drzwi od naszego pokoju wiodły na długi korytarz, na którym znajdowały się wejścia do innych pomieszczeń. W pewnym momencie, rozbawiona kolejną historią mojej przyjaciółki, od niechcenia zerknęłam przez drzwi balkonowe na korytarz, po którym przemknął młody mężczyzna. Chłopak miał na oko tyle lat co my i podążał szybkim krokiem w stronę wyjścia. W pierwszym odruchu pomyślałam, że ktoś włamał się nam do mieszkania. Wybiegłam na korytarz, ale przywitała mnie cisza i zamknięte na klucz drzwi wejściowe. Pomyślałam, cholera, spędziłam rok w kamienicy Getta, żeby pierwszą krakowską zjawę zobaczyć w tym dopiero oddanym do użytku budynku? Ja to mam szczęście. I faktycznie, od tego momentu wszelkiego rodzaju dziwactwa trzymały się mnie jak mało kogo. Nie będę opowiadała wam tu o każdym mieszkaniu, bo w niektórych działy się rzeczy drobne, nie warte nawet najmniejszej wzmianki. W jednym zaś działy się rzeczy tak straszne, że nigdy o nich nie opowiem, bo dotyczą osób, które wciąż istnieją, i rzeczywistych zdarzeń. Na tyle strasznych, że słowa pewnie uwięzłyby mi w gardle. Mogę tylko, korzystając ze sposobności, sprzedać Wam radę. Jeżeli wiesz, że kogoś pochłania mrok i nie masz wystarczająco dużo siły, odpuść, zanim mrok pochłonie ciebie. Ta historia nie dotyczy wyłącznie żywych, stąd dosyć jaskrawo zapisała się na kartach mojej pamięci, ale nie jestem jeszcze gotowa, pewnie nigdy nie będę. Ucieknijmy od tego wspomnienia i przenieśmy się do 2014 roku. Byłam w jednym z tych związków, w których pewnego wieczoru pojawiacie się w swoim życiu i z dnia na dzień stajecie się nierozłączni. Mój ex, jak w poprzedniej historii, zamieszkiwał budynek dopiero co oddany do użytku. Lubiłam to miejsce. Wydawało mi się niezwykle komfortowe i nowoczesne. Mocno odbiegało swoją urodą od tych wszystkich studenckich dziupli i norek, które miałam okazję zamieszkiwać. Było słoneczne letnie popołudnie, kiedy postanowiliśmy uciąć sobie krótką poobiednią drzemkę. W pewnym momencie przebudziłam się i zerknęłam na snop światła, który miękko układał się na ścianie naprzeciwko okna. Piękny widok, nieprawdaż? Oczywiście, pod warunkiem, że temu świetlistemu zjawisku nie towarzyszył cień człowieka, siedzącego dokładnie na tym łóżku, na którym właśnie leżałam. Widziałam wszystko dokładnie. Głowa, uszy, szyja wchodząca płynnie w ramiona. Nie mogłam się mylić, nie mogłam podpiąć tego pod przewidzenia, pareidolie. Obraz był zbyt czysty, nie pozostawiał żadnych złudzeń. Aż podskoczyłam, zrywając się na równe nogi. Dokładnie w momencie, w którym wykonałam ten gwałtowny ruch, wieżyczka z książek, która stała po drugiej stronie łóżka, runęła z dużą siłą, tak jakby ktoś pchnął ją przed siebie. Mój były Typ mocno stąpający po ziemi, oczywiście nie uwierzył w całą historię, a ja jeszcze długo nie mogłam wymazać jej z pamięci. W zasadzie tkwi tam po dziś dzień jako jedna z nielicznych sytuacji, która spokojnie mogłaby posłużyć jako scena przerażającego horroru. Koniec moich studiów łączył się bezpośrednio z początkiem jednej z najważniejszych znajomości w moim życiu. Wtedy właśnie poznałam Marcina, mojego przyszłego męża. Kiedy ten przeprowadził się do Krakowa, zamieszkaliśmy w naszym pierwszym wspólnym mieszkanku. Byliśmy szaleńczo zakochani, szczęśliwi i właściwie od początku czuliśmy, że ktoś bacznie przygląda się tej naszej sielance. Wiesz, Iga, czasem czuję, jakby ktoś stał zaraz obok mnie. Wyznanie Marcina było dla mnie dosyć zaskakujące. Nie miałam pojęcia, że to wielkie, brodate chłopisko, które w razie potrzeby obroni mnie przed całym światem, powie mi dokładnie o tym, co czułam ja sama: obecność, ciągłe towarzystwo, nieodparte wrażenie, że tuż za moimi plecami stoi ktoś, coś. Oczywiście na tym etapie życia pojawił się już szereg logicznych wyjaśnień, o których wspominałam na wstępie tego słuchowiska. Czas, który przypadał na pierwsze lata naszego związku, wypełniony był pracą i nauką, totalnym wyczerpaniem i ciągłą tęsknotą za miękką poduszką. Dlaczego winą za te szalone przeczucia nie obaczyć ciężkich powiek i wymiętego mózgu? Tak też robiłam, chociaż niektóre sytuacje budziły moje szczere wątpliwości. Pewnego dnia Marcin wyszedł do sklepu, dosłownie na chwilkę. Ja z głową zwieszoną w dół suszyłam moje włosy za zamkniętymi drzwiami łazienki. Nagle usłyszałam kroki później szelest zakupowej torby, ale szybko pomyślałam: ciekawe, czy kupił pieczywo, którego zapomniałam zapisać na liście. Kupiłeś pieczywo? Moje pytanie odbiło się kilkukrotnie od ścian korytarza. Teraz już wiedziałam na 100%, że ten drań czai się za winklem i z uśmiechem pięciolatka tylko czeka na moment, w którym pokonam próg kuchni. Marcin, błagam cię, nie wygłupia się. Jeżeli chcesz mnie wystraszyć, to przysięgam, obrażę się na śmierć. Na każde kolejne słowo odpowiadała mi cisza. Wbiegłam do kuchni z całym impetem, byłam gotowa zatłuc gościa za te durne żarty, i nagle zorientowałam się, że jestem kompletnie sama. Przypomniałam sobie, jak wyraźne były te dźwięki, jak, jak wyraźnie słyszałam wypakowywanie zakupów i, i ludzkie kroki. W tym momencie otworzyły się drzwi mieszkania. O, cholera, nie kupiłem pieczywa, wrócić? Nie, może, może lepiej zostań. W tamtym miejscu przemieszkaliśmy trzy lata wypełnione całą masą drobnych, przedziwnych zdarzeń, do których może jeszcze kiedyś wrócę. Po trzech latach wylądowaliśmy w mieszkaniu, które miało być lokum przejściowym podczas remontu naszego i już tylko naszego pierwszego wspólnego gniazdka. Miesiąc, dwa i idziemy na swoje, myśleliśmy. Tymczasem spędziliśmy na parterze bloku z wielkiej płyty okrągły rok. Znałam to miejsce. Mieszkałam tu na studiach, a okolica przewijała się przez cały okres mojej krakowskiej przygody. Lubiłam zielone alejki, małe sklepiki i emerycki klimat osiedla senny, nieśpieszny, wręcz sanatoryjny. Mieszkanie, choć dosyć ciemne i chłodne, okazało się naszym azylem i schronem podczas pandemicznego lockdownu. Nie mogłam jednak uciec od wrażenia, że ktoś tu z nami jest. Tym razem jednak ta myśl wcale mnie nie przerażała. Powiem więcej, czułam się jak w gościach u ukochanej cioci, która, w zamian za towarzystwo, zaserwuje mi gorącą kawę i własnoręcznie upieczone ciastka. Kiedy wchodziłam do tej przestrzeni, niemal odruchowo chciałam powiedzieć dzień dobry, a kiedy zamykałam drzwi na usta, cisnęło się: do zobaczenia. Przedziwna energia, ciepła i kobieca. Czasem coś słyszałam, czasem dostrzegałam kątem oka, ale z wrodzonym sceptycyzmem byłam w stanie szybko wytłumaczyć sobie te bzdury. Zmęczenie, od cała filozofia. Pewnego dnia w pośpiechu wybiegałam z mieszkania do pracy. Kiedy otworzyłam drzwi na klatkę, przy mieszkaniu naprzeciwko stała nasza sąsiadka, siłując się z klamką w formie obrotowej gałki. Mam przecież nie zostawię staruszki w opałach. Dzień dobry, pani sąsiadko, co się stało? A wie pani, wyszłam na chwilę do piwnicy, klucze zostały w drzwiach z drugiej strony, a one są takie, że jak się je zatrzaśnie, to już człowiek nie wejdzie. Podjęłam rękawice i przez kolejne 10 minut wypróbowywałam wszystkie metody rozbrajania zamków, które znałam ze szpiegowskich filmów i książek. Drzwi jednak nie drgnęły. Pani sąsiadko, no, nie ma rady, trzeba dzwonić po ślusarza. Zawołam chłopaka, bo jest akurat w domu, to z panią podzwoni, gdzie trzeba i po sprawie. Pobiegłam poprosić o pomoc Marcina, po czym wystrzeliłam jak z procy już mocno spóźniona do mojego ówczesnego biura. Nie minęła godzina, dzwoni Marcin. Słyszę w jego głosie dziwny niepokój. No hejka, co jest? A nic, przyjechał chłop, otworzył te drzwi. To po to dzwonisz? No też, ale to nie wszystko. Jak stałem z tą kobietą na klatce i czekaliśmy na ślusarza, to pytała, czy my tu już na stałe. Jej na to, że nie, ona że szkoda, ale że z drugiej strony to może to i lepiej, bo to mieszkanie strasznie nieszczęśliwe. No to ja ją pytam, dlaczego, a ona zaczyna historię, której jak się okazało, wcale nie chciałem słyszeć. Tu Marcin opowiedział mi o pewnej rodzinie, jednak pełnego ciągu wydarzeń wolę nie publikować w tym słuchowisku, bo dotyczy losów wciąż żyjących osób. Pozwólcie zatem, że przejdę do jej finału. Sąsiadka z pasją opowiadała niełatwe perypetje krakowskiej familii. W pewnym momencie spochmurniała. Aj, widzi pan, takie to te losy ludzkie. Ona tu sama zamieszkała. Strasznie to była nieszczęśliwa kobiecina. Kilka razy jakśmy rozmawiały, to ją nawet od najgorszego odwiodłam, bo ona cały czas powtarzała w kółko i w kółko, że sobie życie odbierze. No i nagle gdzieś znikła. Jeden dzień, drugi, trzeci. Pukam, stukam do tego mieszkania i nic, jak kamień w wodę. W końcu żeśmy policję wezwali, wleźli przez to okno. No i niech pan sobie wyobrazi, że ona cały czas tam była. Na klamce się powiesiła z tego nieszczęścia. Jakiej klamce? No, o tej. Tu sąsiadka skinęła głową w stronę drzwi wejściowych naszego mieszkania. Z jednej strony byłam wstrząśnięta całą opowieścią, z drugiej jednak poczułam dziwną ulgę, że oto nareszcie mogę ubrać sobie te dźwięki i energię w jakąś postać, w jakąś. Historię. Od tego momentu już wiedziałam, że mam do czynienia z byłą właścicielką mieszkania, która, pomimo wszystkich potworności, jakie przytrafiły jej się za życia, wciąż stara się ugościć nas najpiękniej jak potrafi. Nadszedł upragniony dzień przeprowadzki, a w zasadzie dwa dni, podczas których kolejno przewoziliśmy rzeczy i sprzątaliśmy dom. Pierwszego dnia, stojąc w drzwiach, tych drzwiach, z ostatnim kwiatkiem w dłoniach rzuciłam do Marcina, no to co, chyba koniec. Dokładnie na moje słowa plastikowa roleta w salonie wypadła z obręczy i z hukiem uderzyła o podłogę. Na szczęście udało nam się ją szybko naprawić i wzięliśmy nogi za pas. Kolejnego dnia, po całym dniu wyczerpujących porządków, znowu stanęłam w przedpokoju. Tym razem z wiaderkiem i mopem i znowu krzyknęłam do Marcina, który kręcił się jeszcze po pokojach. To ja jeszcze raz podłogę na mokro przelecę i możemy uciekać. Kolejny raz na moje słowa odpowiedział mi dźwięk. Tym razem znacznie bardziej niepokojący niż pojedyncze uderzenie ciężkiego przedmiotu o parkiet, syczenie. Potwornie głośne syczenie, dobiegające z kuchni. Natychmiast wpadłam do pomieszczenia i zobaczyłam, jak z szafki pod zlewem wydobywa się wodospad. Całe mieszkanie na naszych oczach nasiąkało wodą. Po opanowaniu sytuacji i kolejnych dwóch godzinach osuszania chałupy, opadliśmy na krzesła ze zmęczenia i szoku, w jakim wciąż przebywaliśmy. Jak to się stało? Dlaczego po raz kolejny ktoś lub coś stara się nas tutaj zatrzymać? Marzyliśmy już tylko o tym, żeby wyjść z tego mieszkania, zamknąć drzwi i nigdy więcej tu nie wracać. Tak też zrobiliśmy. Niemal wybiegliśmy z chłodnego bloku, wsiedliśmy do auta i zatrzasnęliśmy drzwi, jakby zaraz jakaś nieczysta moc miała wydrzeć się nam do kokpitu. Kurwa, odkurzacz. Nie wzięliśmy odkurzacza. Marcin wypowiadając te słowa nie wyglądał, jakby chciał ruszyć w drogę powrotną, więc ja, po części po to, żeby utwierdzić się w moim sceptycyzmie, a po części, żeby wreszcie stąd wyjechać, chwyciłam za klucze i ruszyłam na miękkich nogach z powrotem w stronę mieszkania. Odruchowo zerknęłam w okna kuchni, wychodzące na chodnik. Czy ktoś tam jest? A jeśli jest to kto? I przede wszystkim, czy kiedykolwiek uda nam się opuścić to miejsce? Drzwi do mieszkania otworzyły się z jękiem i uderzył mnie znajomy, przyjemny chłód. Odkurzacz stał na środku przedpokoju. Jak mogliśmy go przegapić? Chwyciłam maszynę i stanęłam przy drzwiach. Proszę pani, widzę, że jest pani przykro, że odchodzimy, więc jeśli pani chce, może pani pójść z nami. Odpowiedziała mi cisza. Naprawdę nie mam pojęcia, po co to powiedziałam. Nie mam również pojęcia, czy moje zaproszenie spotkało się za probatą, ale od kiedy opuściłam tamto miejsce w znanej mi części zaświatów, nastał spokój. Właśnie mija rok od kiedy przeprowadziliśmy się do naszego nowego domu i nic nie zakłóca nam codzienności. W głowę zachodzę, ile ten stan jeszcze potrwa i czuję w kościach, że nie będzie wieczny.